Siema. Dzisiaj, jak widzicie, witam Was z innego miejsca. Ani nie jestem na działce, ani nie jestem w miejskim ogródku. Jestem sama, Adriana nie ma. Adrian jest na działce, jak zawsze. Dobra, co dzisiaj? Dzisiaj będzie sianie, wysiewanie. Wysiewanie kwiatów, które już zdążyłam kupić, ale nie miałam kiedy ich posiać, nie było czasu, bo po prostu jeździmy z miejsca na miejsce i no jakoś tak nie ma kiedy przysiąść do tych wysiewów, a to jednak trochę czasu potrzeba. Także dzisiaj będzie sianie kwiatów i mam paprykę i pomidory, ale to Wam pokażę w dalszej części filmu, co wysiewam, żeby się po prostu nie powtarzać. Także zostańcie ze mną i mam nadzieję, że miło spędzimy czas. Piątka. No, póki mam chwilę czasu, to porobiłam sobie znaczniki z jakichś tam starych kartek, co miałam, kolorowych. O, proszę, z drugiej strony są kolorowe. I zapisuję, żebym wiedziała, co posadziłam, bo moja skleroza jest taka, że nie wiem, co posadziłam. Także przygotowuję już sobie podkład. Ja przybyłam, zobaczyłam i posadziłam. Posiałam, nie żartuję, dopiero zaczynam. Także idę do domku po rzeczy nowe. Drzwi to się tak otwieram, jakby chciała, nie mogły, powiem Wam. Dobra, po co ja tu przyszłam? Coś tu widać? Trochę widać. To na razie mi niepotrzebne. O, po to. Bo będę mieszać. Mieszać z kokosem. Wezmę wiadro. Pewnie jedna mi wystarczy tylko. Łopatę, grabię to nie potrzebuję. Dobra. Zamykam domek. I idę dalej. Muszę jakoś obmyślić w ogóle plan, bo mamy tutaj podgrzewaną podłogę. I jakoś wyżej chyba postawię te sadzonki, żeby, wiecie, nie było przypału potem, że szybko wyjdą. Tutaj mam jeszcze te wielodoniczki i coś tu zaraz wyciągnę. Dobra, a więc prawie jestem gotowa. Mam ciepłą wodę, mam ziemię z kretowisk, którą przywieźliśmy z Zadupia. Tutaj są te... czekajcie, to są... no, z kokosa te wiórki. Perlit, wielodoniczki. Na razie tylko te trzy. A potem będę najwyżej dokładać, bo mam ich więcej, zdecydowanie. No i nasiona. Z nasion będziemy dzisiaj tak siać. Nagietka lekarskiego, jeżówkę, którą wzięłam od mojej mamy i chyba z Zadupia też tu jest, bo ja je pomieszałam, zobaczymy co wyjdzie. Kosmos, zatrwian, te mam podwójne, tu jest groszek pachnący, który rozcięłam, orlik razy dwa, papryka słodka, czarnuszka damasceńska, aksamitki, tu znowu orlik, driakiew wdówka, mieszanka astrów, haber, naparstnica, ostróżka trwała jedna i tu jest ostróżka letnia mix, lwia paszcza, odentka wirginijska, łubin podwójnie, mak polny tu jest jeszcze, znowu zatrwian i ten pomidor czarny. Do tego przygotowałam sobie już znaczniki, będę wkuwać. No i tyle, zabieram się za robotę, bo jak widzicie, dużo tego jest, a czasu mało, bo zaraz będzie ciemno, a jeszcze nie mamy tutaj świateł. No ale jakoś to ogarnę. Także zaraz Was tu gdzieś ulokuję i będziemy działać wspólnie. No dobra, także dzisiaj trochę takie polowe warunki, bo ogólnie Adrian zabrał statyw, więc jestem bez statywu. Dobra, zrobiłam tą mieszankę, więc będę i tutaj nasypywać do tych doniczek.
Mieszankę robiłam na oko, na łoko, więc możecie sobie darować komentarze, że coś tam źle wymieszane czy coś, bo to się robi na oko po prostu, nie okłamujmy się. Tak jest życie. Ja nie wypalałam tego w tej ziemi, bo wiem, że niektórzy to robią, bo ziemiurki, że niby ziemiurki to mnie się włażą. Włażą się, no jak wejdą, to wejdą. Takie jest życie. Żyjemy z ziemiurkami na spółę. I będziemy z nimi żyć najwyżej. To i tak wszystko pójdzie do ogrodu, nie będziemy nic trzymać w domu przecież. Po pierwsze, po drugie, będą jeszcze inne rzeczy do sadzenia, które będziemy trzymać w szklarni, ale to zobaczycie potem, bo to o tym na pewno też nagramy film. Pamiętajcie, że to jest kanał, na którym pokazujemy, jak nie robić, czyli jak nie siać też pokazujemy, ale syf, dobrze, że mam odkurzacz. No i nie spodziewajcie się nie wiadomo czego, bo tego nie dostaniecie. No. Nie okłamujmy się. No, zapaliłam sobie reflektor, mam nadzieję, że coś będzie widać. No i tak, moi drodzy, i tak, dobra. Na razie tyle. Resztę napełnię bez was, a potem was włączę. Była szybka akcja, wszystko już jest napełnione. Dobra, także zaczynamy. Nie mam pojęcia, od czego mam zacząć. Nie mam pojęcia, jak to w ogóle rozwiązać i jak to ułożyć. Ogólnie wiem, że nic nie wiem. Także myślę, że zacznę od ostróżki letniej, która akurat wpadła mi pierwsza do ręki. Tak jest życie, że czasem coś wpada pierwsze, a czasem coś wpada drugie, ale wybieramy to pierwsze. Dobra, jeszcze tutaj widzę, że tak poskąpiłam trochę. Dobra, otwieram, tak więc. O, powiem wam, że mam mokrą rękawicę i ubram ją na złą rękę. Fuck. Dobrze. To będę robić bez rękawic. To będzie lepsze rozwiązanie i wygodniejsze znacznie. Pożyczę sobie wiertło od panów. Albo nie od panów. A więc sobie pożyczę. Poczekajcie. O, taki imbus sobie pożyczę. On będzie mi wytyczał szlak. Dobra. A więc biorę trochę na rękę tej ostróżki i wtyknę ją tu. Zapytacie, dlaczego ją tu wtyknę? Bo mi się podoba. Akurat. Ona ma takie małe ziarenka, że ja nawet nie widzę, że ją sypię. I zaraz będę ją przykrywać. No, tak więc my z Adrianem się podzieliliśmy. Adrian jest na Zadupiu, a ja zostałam w domu, w miejskim ogródku. Wysieję wszystko. Dlatego, że Adrianowi tutaj ciężko jest pracować po prostu. Chwilowo. Mi jeszcze internet działa. No i po prostu się podzieliliśmy. Na pewno zobaczycie, nie wiem, czy Adrian nagra shorta, czy nie nagra shorta. Ale zobaczycie, co tam zakupił. Porządnie się chłopak dzisiaj postarał, mówię wam. Poszukam jeszcze od tej ostróżki. Jaka to była ostróżka? Mix jakaś. Haber, naparstnica, o, ostróżka letnia. Dobra, wtykam tu. O, zrobiłam z takiego papieru zwykłego, gdyż uznałam, że to będzie najlepsza opcja. Te znaczniki. Ale przeskakuję, nie? Z tematu na temat, sama nie wiem, o czym mówię już. Tak, kupiłam te znaczniki. Nie, zrobiłam z papieru takiego zwykłego.
Bo nie miałam nic innego. A poza tym pamiętajcie, recykling najważniejszy, nie? No i zobaczymy, co tam wyjdzie z tego wszystkiego. Zaraz jeszcze pójdę po chyba dodatkowe doniczki i muszę chyba kupić więcej takich plastikowych podkładek, bo mamy chyba tylko 3. A doniczek mamy więcej, a tutaj wiecie, nie chcę brudzić podłogi, która i tak jest brudna. Dobra, nie czarnuszka, tylko ta posadzona ostróżka. Dobra, i teraz wezmę pomidora. Albo nie, pomidory posadzę oddzielnie. Pomidory i paprykę. Dobra. To teraz wezmę ostróżkę, ale tą ostróżkę trwałą. Drugą dziurę. A idzie powoli. Sorry za jakość, ale takie jest życie. Tutaj ta ostróżka, tutaj ten zatrwian. Teraz będę kłaść łubin trwały. Właśnie skonsultowałam się z Katarzyną z Leśnych Ludków. Czy to już czas, czy nie czas. Także pozdrawiam Kaśkę i jadę dalej. Musicie wybaczyć moje brudne ręce, ale właśnie sieję naparstnicę i nie mam pojęcia, że ona jest taka drobna. Nie wiem, czy to się wyostrzy nawet. Nos mi wyostrzy. No, także tak wygląda naparstnica, gdybyście byli ciekawi. Wkładam ją do dziur. A odentka wirginijska to jest po prostu zdzierstwo, to jest cała torebka, którą wysypałam. Masakra po prostu. Ciekawe, czy cokolwiek z tego wyrośnie. No zobaczymy, wsadzam, ale wow. No dobra, miśki, na dzisiaj koniec. Mam posadzone 1, 2, 3, 4, 5. W 5 tych rozsadnikach. Został mi jeszcze jeden do wypełnienia, ale zwijam się, bo już jest ciemnak gdzieś tam. Zostało mi tu jeszcze parę pustych. Nie posadziłam wszystkiego. Nie posadziłam jeszcze nagietka. Ostatnio nam żaden nie wyszedł z ziemi i wszystkie sadziliśmy w rozsadniki. Papryki. Tego pomidora. Aksamitek. Orlik 1. Od razu go wsadzę do gruntu. Ale to dopiero w maju, więc zabieram go ze sobą. Habra i mak polny jeszcze został, także to zostaje do posadzenia. Pewnie przyjdę tu jutro, ale nagram jakiegoś shorta. Jak już? No bo została mi jeszcze ta jedna. Ale muszę podjechać do sklepu po dodatkowe podkłady, żeby to nie leżało na ziemi. Wiem, że zrobiłam syf, ale zaraz to ogarnę i posprzątam. Ziemia jest delikatnie zwilżona, więc na razie tak zostawiam. Będę tu jutro, więc sprawdzę i najwyżej dodam wody. No a tamte, tak jak mówię, po prostu wsadzę jutro. Po robocie przyjadę i ogarnę. No, także tak to wygląda. Teraz czekamy, czy cokolwiek z tego wyjdzie. Nie wiem, jakoś mam takie mieszane uczucia, jak zwykle, do tych rozsad i nasion. Tu jeszcze zostały mi nasiona jeżówki. Chwila hałasu. Je zostawiam też. Po prostu ogarnę je. Jeszcze je dosadzę chyba w inne doniczki, takie większe. Bo trochę tutaj wsadziłam. A część posadzę jeszcze w takie większe doniczki. No, także super, że ze mną byliście. Dzięki. Jak macie jeszcze jakieś pomysły ciekawe na kwiatki, rozsady i tak dalej, no to dawajcie znać, bo ja będę się w to bawić jeszcze. Jeśli chodzi o inne rzeczy, to dokupiłam jeszcze, nie przyszły, nie wysłali mi, ale kupiłam już dalie, mieczyki na pewno, frezję. O, jak któryś z Was miał frezję i mieliście frezję, to dajcie znać, jak je hodować, gdzie je trzymać i co z nimi robić, bo ja chyba posadzę je po prostu w donicę i będę je chować, jeśli będzie zimno, albo do szklarni, albo do domu, bo gdzieś tam czytam, że często nikomu nic nie wychodzi i pytałam dziewczyny na grupie,
też Tinę ze Zdrowego Zagonka i Kamilę z Pogoni za Slow Life. Tak, także no dawajcie znać po prostu, jak te frezje hodować, jeśli wiecie, bo jestem ciekawa. No i musiałabym sprawdzić listę jeszcze, co kupiłam, na pewno jakąś tygrysówkę. No w każdym razie napiszę wam tutaj na tutaj gdzieś nazwę, co dokładnie, bo nie wiem, nie pamiętam. Nie kupiłam żadnych lilii, bo stwierdziłam, że to jest niepotrzebne na razie. Nie wiem, może też moja mama coś mi wykopie przy okazji. No i ogólnie wydałam już trochę kasy na te rośliny. Mam nadzieję, że coś mi z nich wyjdzie. I no i będę dosadzać. Wiem, na pewno chcę kupić jeszcze... już na rękę, bo muszę zmienić. Teraz mam pasek, jakbym była przestępcą. Dobra, zmienię na tą. Na pewno chciałam jeszcze kupić... Co ja chciałam jeszcze kupić? Werbenę patagońską. Nie bawię się w sianie, bo średnio chyba coś z tego wychodzi. Więc po prostu ją kupię. No i na pewno jeszcze dokupię kilka floksów na te spady tu, co były w ostatnim odcinku, co wam pokazywaliśmy. Teraz wam nic nie pokażę, bo jest ciemno. I jeszcze coś, ale już nie pamiętam nazwy. Musiałabym dopytać, bo nie pamiętam po prostu. W każdym razie no coś, co utrzyma te spady. No i część tego, co tu dzisiaj wysiałam, no to jeśli wyjdzie, to podzielę się z mamą i posadzę i tutaj w miejskim ogródku i na pewno coś wywiozę na Zadupie. No i ogólnie będę jeszcze chodzić i sępić rośliny od wszystkich dookoła, od kogo mogę, bo tutaj mam w planach zrobić taki super wiejski ogródek, miejski. Miejski styl, nie, wiejski styl, ale miejski ogródek. No na Zadupiu, wiecie jak na Zadupiu, tam też chcę tak zrobić, żeby było wiejsko, sielsko i anielsko. Mam jeszcze malwy, ale te malwy kupiłam jednoroczne, chciałabym takie wieloletnie, więc to będę też raczej kupować w doniczkach, jak już będzie czas i jak będą sprzedawać. No i nie mówię, że nie kupię jeszcze jakiejś żówki takiej w doniczce, bo może kupię. I nie mówię, że nie kupię ostróżek, bo nie wiem, co z tego wyjdzie. No, także będę odkładać kasę. Albo coś, nie wiem. Zobaczymy, ale ogólnie no, powiem wam, że to jest uzależniające. W sensie ogrodnictwo, sianie, wysiewanie, sadzenie i potem podziwianie. To jest super sprawa. No i w tym ogródku, w sensie na Zadupiu, mam jeszcze posadzone teraz cebulowe wszystkie rośliny, szafirki, tulipany. I to już zaczęło wychodzić, mnie na Zadupiu nie było, ale Adrian był i wysłał mi zdjęcia. Także wiem, że się dzieje. No tutaj jeszcze nic nie sadziłam z takich cebulowych, bo po prostu no nie było okazji. Zresztą to była szybka akcja. W tym roku tu na pewno wsadzę dalię i liczę na to, że będzie więcej tych dali, w sensie, że te kłącza się rozkłączują i że będę mogła je przewieźć na Zadupie, no bo tam jednak też chciałabym mieć ten ogródek z kwiatami mimo wszystko zrobiony. No i takie są plany kwiatowe. Zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie i zobaczymy, co z tego będzie. No w każdym razie celuję w taki wiejski ogród i tutaj, i na Zadupiu. Także jestem ciekawa, co z tego wszystkiego pójdzie. No tu na pewno będę jeszcze chciała mieć zioła w donicy, ale to w innym filmie wam pokażemy, gdzie, jak, i co, i po co, i na co, i dlaczego. Dobra, kończę gadać, bo widzę, że już gadam 5 minut, to będziecie mnie potem przewijać i nie będziecie oglądać do końca. Także trzymajcie się ciepło i widzimy się w następnym odcinku. Pa!